Na Mekongu jest najfajniej jak na razie. Znaczy jak na koniec. Nie no, jest to strasznie turystyczne i bardzo to skomercjalizowane. Ale mimo wszystko jest bardzo fajnie i myślę, że też dobrym pomysłem było przyjechanie do Bentre. I to chyba prawda, że ono nie jest takie turystyczne, że nie ma takich tłumów. No, wszystkie te wycieczki z Saigonu chyba jadą do tych innych miejscowości. No i na przykład teraz, no, jak sobie płyniemy tą małą łódką po małej rzece, czyli Wiosłową łódką, no to jesteśmy tutaj sami i to jest fajne. Jest tak cicho, spokojnie w końcu, bo przecież cały Wietnam to jest po prostu taka kakofonia dźwięków. To jest bardzo przyjemnie. Ale to dziko?